100 meters front. Jak szybkie pytanie zadam, ponieważ zostawiam tutaj później. Fokus. Jak radio długie i krótkie. Kończ się do chwili. Ja ci tak nie wiem. Na lewo. Trzeba się spytać. Buduje się ścieśnik. Do lewej panowie. Do skrzynki mamy oddzielne, dobra, zbrojcie się. Macie na to 5 minut już. Sebek? Tak. Słucham cię. Coś nie widzę. Ty tutaj stoi. Coś nie widzę tych radni. Są tutaj. Zaprowadzę. Na nord. Okej. Okay. Tutaj w tej skrzynce. O. Nie zapomnijcie o sprzęcie do walki w nocy. Ignicja smugowa to jest fajna sprawa, wbrew pozorom. Jest tutaj takie coś jak odbiorniki. Mam nadzieję, że gdzieś jest. Właśnie nie widzę. Przepraszam, gdzie jest sprzęt dla RDO? Tutaj w radiu obok medykamentów. W skrzyni. Dobrze, dziękuję. Nie ma chyba tego. Zobaczymy zaraz. To trudne, jak nie ma nadajników tutaj. Są GPS-y. Radio czeka wszystkich jednostek. Sierżant ma trzeci, będzie się też. Jeszcze 5 minut. Sierra zbóż. To ty na jeden coś. Nie mamy AT, ale my musimy. November 1 zgłoś. Jesteśmy November 2, nie? Tak. Samek, ty jesteś November 1. Portal jest November 1, tak zapisane. Okay. Dobra. Poruczniku Johnny, który kanał krótkiego? Co wam powiem? Radio krótkie numer 2. Dziękuję. Nie widzicie Adanie. Nigdzie na... Test. Nie ma nadajników. Masz miejsce w plecaku? ISO-by są? Czy też nie ma? Nie ma. Lipa. Tak, masz? November... Słucham? Powtórz. Miejsce w plecaku masz, Adamix? No, jak mówiłem, ja nie mam plecaku. To może iść po plecak. Wziąłbyś mi rakiety dwie. A są plecaki? Gdzie jest skrzyneczka z sprawnikami do pytania? Nie ma. To potrzebuje rakiet? Nie ma plecak. Gdzie są plecaki? Okej. Okay. Chwila, my mamy strzelca pelot? Czy nie? No tak ogólnie drużyny pomyliłem ich. Z amunicyjnym i tam było pelota. Tu jest coś AT, tak? Ja jestem AT, no a chyba jest pelot. Nie, w naszej drużynie? Tylko ty masz drużynę. No dobra. No to czy ja jestem twoją amunicyjną, to ja biorę dla ciebie rakiety. Okej, spoko. Ja nie pamiętam. Panowie, koniec przetrwania. Idźcie tam, gdzie zaczynaliście. Już. Dalej. Prawy.
Naprawdę nie ma żadnych celowników? Chabieda? Skrzyni leżały, jakbyś nie widział. Właśnie nie widziałem. Tu masz na skrzyni, patrz. Tutaj. Nie było odbiorników żadnych, tak? Nie, nie. Już zabrali najlepsze. Nie, nie było. Jakieś PTB czy coś było? Nie. Nie było. Aha. Dobra, koniec przyzbrojenia. Dawaj ci to. Samsung Krokus. Każdy wziął opatrunek dla siebie? To jest Samsung? Przyzbrojąć. No to idź jeszcze. Co oni tam robią? Nie wiem. No bo ciebie Samsung nie było, nie? No to idź się przyzbój jeszcze. Nie, musiałem wyjść na A GPS gdzieś były? Tak, w tej dużej skrzyni. Meduje się rządzi Johnny, że Adam XRTO, jakby pan nie wiedział. Samsung, weź mi GPS-a! Masz długi radio? Tak, posiadam. O, chyba Blackfooty lecą. No, łączyli z nimi przed chwilą. Nie. Nie mogę nie mają zabawny ten dźwięk silników. Takie pierdzenie. To takie chyba na Star Warsy były. Jest jeden, a gdzie drugi? O, leci też. Stając, to wiesz, że to leci panuch. Na 100% panuch. Dobrze, że nie maker. Oho. Było blisko. No. Nie wierzę, że Fikary podchodzi do rotora. Słodko. Przecież ty nie zasłonięty, więc nie wiem, co ty od niego chcesz. O, drugi leci, jak fajnie, że... A to taki sam. Mhm. No, są dwa. Kurwa. Siedźcie, tu nie rozchodzi. Trzeba ci mieć wiedzę. Nic nie słyszę. Który kanał na razie? Drugi. Drugi, drugi. Działa. Maker. Maker. To jest słynny pilot. Tak. U mnie w tej załodze były jego plakaty z jego zdjęciem. Uciek. Jak wujek sam, tak? Maker? Kto leciał tym pierwszym Blackfootem? Tym pierwszym Blackfootem? No. Kto? Było widać. Panuch? Aha. Ja wiedziałem. No, ładujemy się do helik, panowie. Raz, raz, raz. W nie mieści tu żadnej... No. Skrzynki z wyposażeniem? Dobra, chodzi pierwszy. Panu! Do tego po lewej. Blackfooty, spójrzcie gotowość. Nie. Sierżancie Darku. Tu pilotuje. Były się z byłem. A, dobra. Sierżancie Horko? Tak. Sierra się melduje, siadam na pokład. No to ładujcie się. Dobra, panowie, siadajcie. Po kolei, idziemy siebie. Możemy obstawić celu, co? Ktoś
Słuchaj, że lecimy do obozu partyzantów. Jak wsiądę i potwierdzę, to będziemy kręcić. Jeszcze raz. Dobra. Wiecie panowie, gdzie macie wylądować? Jeszcze nie. Na ziemi. To jest prawda. Nie wiem, jakbyś chciał na przykład na wodzie lądować, to tam nie za bardzo, no. No wiesz, już nie bywa. Syrofa. Nie chcesz się zamoczyć. Poczekajcie, zam pilota, zdał się Maker i lądował na wszystkim. Więc panowie, wy też dacie radę. Powtórz dla siebie. Witam. Na tobie też lądował? Nie, zgaś. A to dobra, to nie. November 1, zgłaszam gotowość. Słuchajcie, tutaj obowiązują nasze zasady, czyli zamknięte drzwi są przy locie. To kto ciągle otwiera? Najpierw zamknij buzię. Trzymajcie się w formacji z tylko. Najpierw leci zwiat? Na tym kanale wkrótce nadają tylko istotne raporty. Sierra Deutsche. Dawaj Sierra. To ma być też kanał dla nas, tak? Nie kanał piechoty, ale muszę być możliwość wzywania wsparcia. Dobra, przyjechał. Sewek, jak tam będziesz rozmawiał, to powiedz im dokładnie, jak będziemy lecieć, znaczy gdzie będziemy lądować. Polecieli. No November to jest, ale Sewek chyba nie. Jesteśmy gotowi, tak. Dobra, trzymaj formację z drogi transportowej. Tutaj jest Maker? Nie. Maker jest bojowy. To kurwa, on nie jest November! Zgłosił się. Maker to nie jest twój callsign. November to są transportowe śmigłowce. Transportowe śmigłowce, utrzymujcie formację za śmigłowcami bojowymi. Będziemy otrzymać informacje za śmigłowcami bojowymi. Trzymajcie się około 2 km od nich. Startujemy. To jest. Grzej. Bez znaczników będzie ciekawy. Kolizyjne włączone. Wszyscy mają na to. Tak jak potwierdzałem, że się nie otwieramy drzwi. Na którym kierunku oni są, widzisz ich sobie? Lewo i prawo. Na 270. Ile? Za nami jest też. W lewo musisz się rzucić. Okej. Żaj po lewej jest nasz. Nie wiem, gdzie jest drugi bojowy. Jest Wittelberg, jest pod nami. Przez tą mgłę ledwo widzę, jak to widzisz. Tak, wróćmy się w lewą stronę jeszcze. Całkiem w lewo, 180. Wywołaj bojowe, bo one dzisiaj odleciały. One poleciały na west. Widziałem. Kierunek west. Najbardziej nad lądem leciały, z tego co widziałem. Zgłaszam, November 1.
Tu Sierra. Przejał. Przejął, przejął. Panowie, ten kanał jest dla piechoty przede wszystkim i dla śmigłowców dopiero w trójkoje nosi, także tutaj będzie się porozumiewać jak tutaj ja wbiegam z niego. Poryczniku Johnny. No. Pan ma 148. Potwierdzam. Rzędzie cię dzwoni trochę. Więc nie chcę, żeby dowódcy byli związani rozmową na innym kanale niż ten. Mhm. To pan będzie z kilo nawiązywał, tak? Tak, poczekaj. Dobra, to ja siedzę na iście. Chcieli, wyprzedzi. Dobra, się śmieję. Chcieli, wiesz. Jest pod nami. Wysokość 140 spada. Ada? Co? Weź tam na jeden. Nie zniżajmy się tak nisko, bo jest pod nami. Słucham? Johnny, jak Saren miał rozum, to nie przeszedł. Zostańcie na pierwszym i gadajcie na pierwszym, tak jakby to był wasz kanał. Inni się wypierdalają z tego kanału. Nie wy, piechota na tym kanale. Jak chcę słyszeć, co mówicie? Niech. Ja wiem, już patrzę. Odleciał na prawo, dołączmy do prawej strony. Dobra. Na tym kanale jest dwóch ludzi jeszcze. Jeden transportowy i jeden bojowy. Coś mówiłeś, Sek, czy odbił? Tak, żeby dołączył do prawej strony. Dobra. Kilo tu wieczki, wyjaśnij o co chodzi. Przecież lecę razem ze Sierą. Teraz November jest za nami, nie? Sobek? Tak jest. Do celu zostało 5 km. Mieczki do Black Pozwoś. Black Wood Zabot. Ale chuja widać, co? Przyjął tak jak mówiliśmy, oczyszczacie nam strefę i mówicie kiedy możemy lądować, a teraz druga uwaga, na tym kanale tylko jeden Blackwood zgłasza. Także niech to będzie Riten. Zaraz będzie jasno. Już jest. Za chwilę będziemy robić zawrót do 90 stopni w lewą stronę. Przejadę. No to można wyłączyć. Macie kontakt wzrokowy z bojowymi? Są gdzieś przed nami. Około kilometra. Myślę, że nie
niebawem będzie można zawisnąć i oczekiwać. Kontakty daleko, radarowe na 180. A, widzę, widzę. Lotnicze. Dwa kontakty. Drogie? Tak jest. Od latwy. Zbliżamy trochę wysokie, bo tam kontakty jakieś mam. Transportowe nisko nad wodą w kierunku północnym. Mamy kontakty radarowe, nieprzyjacielskie lotnictwo na południu. Śmigłowce bojowe z północy. Potwierdzam, światowo. Co to za kontakty radarowe bojowe z południa? Nasz jest po prawej. Na 30, jakieś 50 metrów od nas. Możemy odbijać w lewą stronę. Odbijamy? Trochę mam na tylu. Bojowe uważają, że widzimy ich. Na 270 widzę nasze, a na 180 jest na Pomarańczową, prawdopodobnie wróg. Ja tylko widzę radarowo, bo ja dobra, zawracajmy w lewo, w lewo 10 stopni. Już teraz? Dobra, znajdźcie gdzieś tak, tutaj. Tak, już teraz. Oczekujcie gdzieś tutaj. Mało oczki, tak? No gdzieś tutaj, kręćcie się. Bardziej dobra. Na północ, żeby dalej od brzegu. Dobra, kręcimy. Nie lecimy w stronę brzegu, Hopka. Zawracaj. Zawracać? Tak. Musimy poczekać chwilę. A jednak nie, no byłem BR2, bo mam tutaj jeszcze, muszę tam sprawdzić bojówki. Powiedz mi, jaka sytuacja przy oborze parcantu, czy może wylądować? Czyli obóz parcantu czysty, podchodzimy. November lądujemy w obozie parcantu. Znajdźcie sobie dobrą strefę. Lądujcie w miarę blisko. Możemy odbijać? Kierunek 180. Dobra, November 2 odbijamy, obóz jest czysty. Piechota, przypominam, po wylądowaniu od razu udajecie się w kierunku zachodnim, zabezpieczacie wzgórze Myrgos i stamtąd spotujemy. Czekam na raport wtedy. Kieram, przed nami Lidl, bardzo uważaj. Nieco. Kieram, przy. November tu za nami. Bardziej w lewą stronę pijmy. Jesteśmy 2 km od obozu partyzantów. Przyjąłem. Odbij bardziej na 180. Chcesz siadać? No się jeszcze nie wiem. Jak najbliżej tego... jeszcze, polećmy jeszcze w lewą stronę bardziej, odbij bardziej w lewą stronę. Dobra. No jak najbliżej tego obozu, nie? No postaramy się. O, tutaj jest dobre miejsce, tutaj po prawej, widzisz? Tutaj już? No właśnie gdzieś tutaj, tak. W sumie dobra, to już przeleciałem. Tutaj musisz przeleć, pod nami. Dobra, nie są przygotować. Nic nie ma pod nami, uważaj. Co to za sygnał SOS? A chcecie jeszcze pod... Pod nami często lądujesz. Nie, dawaj wyżej. Wow. Co się dzieje? Tu było tego, bardziej w prawo. Byliśmy w dół. Pytałem się, czy chcecie jeszcze podlecieć. Panowie, lądujemy jak najszybciej. Cholera. Po lewej jest polakta. Dobra, to podlatujemy. Jeszcze tu bliżej. Na southwest
jest prosty teren. Możesz siadać. Okej, wyślij ich do obozu partyzantów, stamtąd niech idą na zachód, aż się do nas z nami skontaktują. Dobra, tutaj możesz siadać wolniej. Może mnie to. Siadaj. Desant. Wypad. November 1 wylądował. Zielony kolor kidru. Po prostu. Mamy kierunek 200 za drużyną terenu. Medyk dom. Idą pierwszy niebieski. Dawaj Black. Cała reszta dom. Dobra, panowie, idziemy za mną. Z południa, tak? Okej, wstrzymuj. Cały czas jeszcze patrolujesz tylko na północ od góry Pyrgos. Wymijam. Pojedę na prawo trochę. Ja to już za panem położę. Idzie, idzie. Tak, ty w obozie widać. Przejął. Jaki ma dowódca operacji stopień? Rebelianci. No, powinno być. Shit. Póki nie strzelają, jest dobrze. Gorzej, jak zaczną. No to im oddasz. Będziecie tam prawdopodobnie szybciej od nas. Gorzej, jak oni zrobią to pierwsi, już nie będziesz w stanie oddać. Aż tacy, tacy celni są? I tego od razu? No wie. Jest pod napięciem. To nie wygląda. BMP. Kontakty tam w budzie. Ale chyba to można... Idziemy. Na lewą. Rebelianty. Kolorowania domu. Wiesz co,
wyjątę nóg. Z tym. No. Z tym biegsem. That shit. Oby. No właśnie z tego kierunku tutaj Southwest to chyba niekoniecznie nasz. Widzę tą halkę co mówicie. Leci w kierunku West. Johnny może być i nasze, ale może kierować Maker. O, już się rozbił. Co? Już? No. Oj, to może to już zdjęcie kolejne zrobić. Idę tutaj to ja. No to nie panów się rozbił? Czy on dał sygnał SOS? Co? Oczekujemy. Panów był w drugiej helce. Nie w tej co Maker. Nie, oni byli razem. Tak? Nie wiem, kto tam. To pan pod poruczniku tam za mnie na radio działa? Czy jak? Wiesz co? Będzie tak, że czasami ja będę to ja czasami będę. Dobra. W większości będę ci dawał. No dobra, na wyczucie. Spokojnie. Mhm. Sorry, wow, co to było? Dym, spokojnie. Jezu! Dym, ja to paska nie masz, żeby sobie przyczepić. Przepraszam. Będziesz czyścił latryny, Rubis. Co mu wypadło? No nie wiem, żebyś mu się od pasa odjęło. Dym, spokojnie, dym. A jakby to nie był dym? Nie mógłby nie być. Pożar! Gówno, nie pożar. Boże, kto? Jeszcze czerwony dym. Nie zdziwiłbym się, jakby zaraz tu był ostrzał na tą pozycję. Nie wiem się, co to za kolor. Jaki jest ten? Zdala od tamtej drużyny. Jakieś 50 metrów, żeby było między nami ostro, bo się wpierdalają nam przed. Kurwa. Nieprzyjacielski. Komu wiesz, żołnierzu? Trochę nie jest kolorata, to prawda. Nawracam, wracam na US. Kiedy go masz? Słucham? Kiedy go masz? Southwest, ale to już chodzi za wzgórzami, nie zauważysz go. To w końcu nasz, czy nie nasz? Brak potwierdzenia. Już i amunicję się skończyła. Nie, po prostu chcę mieć chuj. Meldować za kilo, że zabezpieczamy? Nie, nie są już od razu na pokoju. Budynek. Bóg sprawdza, reszta rozwaja. South mój. Padę. Rokus. Dobra, sprawdzę. Padę. Cześć, żeby. Pokój czysty. Pokój czysty. Pędzionek czysty. Dobra. Czysty. Nadać, że... zabezpieczony. Coś tam na West Flary puściło. To właśnie ten nasz kolega zwiadowczy. Na Zymucie 260. Dobra, to dobra. Wisi w... tam w dole? Wisi w miejscu. Jeden helikopter wypuścił flary. Zawisnął w miejscu. No, no. Zawis. Zwis? Tak, wisi w miejscu naszego. No dawaj kilo. Nie słychać. A dobra. Tu co leci pod nami na sołd? No właśnie ta helka. Macie specjalistę A, to niech go zestrzeli. Nie mamy A. Nie no, to jeszcze jest druga helka.
na 260. Dobra, widzimy, sorry. Ale jest druga, są dwie, no to. Ta co teraz tu leci, ze światłami na 260, bez świateł. Mamy, wisi w... Nie mamy AA i tak, to co jest robić? No to oprócz jak z PCML-a je strzeli. No też, no, trafi. Bo ta co wisi, no to by trafił. Gdybyśmy podeszli bliżej. Ile ich zajmie? Wikary? Tam krzyczałeś? Mówię, że nie przegap, bo nie widzisz. Chłopaki, nie tak w kupie. W kupie siła. No nie tutaj. Musicie też mieć z nimi kontakt wzrokowy, bo się nawet nie zorientujesz, kiedy ci uciekł. Dobra, ponownie wzdłuż siatki. Cieeep. Idziemy, panowie, idziemy. No, cała nasza piechota na kierunku west jest. Przyjął. Zjadł. Ja w ogóle jestem medykiem, to ja będę prowadził kolumnę. No, chcesz mnie zabić? Zawołajcie tam. Ja słyszałem. Przed tobą jest. Stroboskop kurtki zapomniał. No i będzie mu zimno. Ty. Jeśli go podporucznik przytuli. Ale jeśli jak chce taki ciepły, to ty będziesz. Ja mogę pana bandażem załatwić najwyżej. Bo i ten pan nie będzie płonął. Kieruneczek? Southwest. Dole? Na drodze. Ale tu w dole, tak? Southwest, no tak, tutaj ty masz po lewej. I to są drugą drogę. Nas nie zauważą to na górce? Roku, ci tu tyle to typa można zobaczyć. Zostawcie się ładnie w linii, żebyście mogli obstrzelać patrol. Tak jest. Czy osobowy? Jaki kierunek stąd? Nie chcę ci nic mówić, ale, ty, ale przesuń się w lewo. A jednak powiedziałeś. Kurwa, położyliśmy się prawie przed celownikiem. Adamik, nadaj, że jest Sierra gotowa. Są co? Gotowa, nadaj. Będzie ładny strzał. Jaką mamy odległość do nich? 300 metrów. Gdzie? Kurwa. Oj, ktoś strzelił, zaalarmowali się, już wiedzą, że czy jesteśmy. Nie, jeszcze nie. Nie kapli się, idą sobie spokojnie chyba dalej. Niebieski Sierra melduje gotowość do rozpoczęcia strzału. No wiesz, tutaj tych helikopterów może nie usłyszeli. Dobra, zaczynamy. No, jeszcze nie widzą. Paralitycy. Kłopot. Kurwa, 600 osób strzela. Jak do kaszy. I jaki to ma sens? Zabiłoby je z 3 osoby. Helikopter przed nami. Ale ci jeździ sobie poleciał. To jest wrogi czy nasz? Wrogi. Stiera, poruszamy się w kierunku 220 na southwest.
Dawid, prowadzisz. Ja? Okej. Tak. Za karę. Nie wiem jaką, ale za karę. Spoko, Johnny. Oddzięczę się. Dlatego tam ktoś poszedł. Ktoś się zgubił. No jeszcze biegnie, stój tam. To nie biegniemy za nimi? Nie. Tylko blisko nich właśnie. Mamy mieć kontakt wzrokowy. A mi kazałeś na 220. 220. No okej. A tam na west to nie jest Kaiman? Hej to. Krótrze się. No co, jak co, ale Kaimanów to ja się boję. Nie, nie, nie do nas. Helka przed nami. Chyba helka. Zatrzymuje się. No właśnie oni byli na istot od nas chyba. A nawet jej po prostu nie ląduje. Możliwe, że desant pan. Nie, nie, jednak nie ląduje. Zawisło. W końcu coś się dzieje. Który go ustrzeli, dostanie browara. No to strzelam. No ja bym nie strzelał do niej. Nie, wstrzymaj się. Ruszyła. Ruszyła. I też będzie kolejny helikopter. Cholera. Nasz Little Bird. No Little Bird nasz. Atakuje tą helkę. Little Bird dostał. Jak dostał? Kaiman leci z west. Oh fuck. Strzały. Spokojnie, spokojnie. To te helki do siebie strzelają. No. Nie, Dami. Mówiłem cały czas o nim wszystkim. Trzeci west. Adamix. Mamy A, nie mamy. Druga drużyna ma. Poruczniku, kurwa, mamy następnego. Dobra, spokojnie, spokojnie. Adamik, zadaj do... Little Bird, masz możliwość? Ile żeby zestrzelili tego Kaimana. Co jest? Blackfoot, tu lutujesz, kurwa. Ja mam go poszukać. Sierra do kilo. On strzelał. Little Bird nawala. Chłopaki, dacie radę zestrzelić tego Kamowa, który jest nad nami? Kaimana. Kaimana. Nie Kamowa. Jedno ruskie gówno. Dobra, przyjął. Mam w dupie, czym oni tam lecą. Byleby to myślałem, kuchasz, że Kaiman to jest Cisatu, ale okej. Okay. Co to za strzały? Balon do Kaimana, zestrzeluj. Dobra, pomożemy im, dawajcie. Nie. Nie, to ktoś w drogę strzela. Na nord. Tak, na nord się strzelają. Ale... Patrz, poszedł! A, dostał! Leży, dobra. Brawo. Leży, dobra robota. Którzy nasi są tam, na dobra, nord czy na west? Na nord za drogą ktoś jest. Nie wiem, to nasi... No właśnie mówiłem. Nasi na west. To na nord jest wróg przy drodze. Idziemy dalej? Dobra, tak. Oni kurwa strzelają. Tu Sierra, jesteśmy na istotach. Jesteśmy dokładnie za wami, Sejren. Przyjąłem, jesteśmy pod strzałem z kierunku prawo, z kierunku list, jeżeli możecie, z kierunku dawnic, jeżeli możecie, wyeliminujcie kontakt z zewnątrz. Tu. Przyjąłem
Northeast ponownie. South kontakty biegające tam. Na Northeast kontakty. Stroboskop, nie majtaj się tam tak, bo mi kurwa wchodzisz pod lufę co chwilę. Jest tu AT? Jest chyba. Albo nie ma. Gdzieś tu był przed chwilą. To plucek, ale chyba poszedł na US. Nie, ja tam tylko z Johnem szedłem. Plutek złośnie. No już go wołają. A po co ci plutek? On ma rurę, nie? A co jest? Tak ogólnie, bo no się zgubi. No pojazd się porusza. W naszą jak... stronę. Gdzie? Skąd? No spokojnie, tam kilo już nad nim też pracuje. Okej. Okay. To mnie uspokoiłeś, nie? Drużyna z AA przeciwko pojazdowi, spoko. Nie bój się, AT też mają. Dobra, idziemy panowie. Dobra panowie, ruszamy dalej. Dalej mam prowadzić, Johnny? Tak. Nadal masz karę. Na 220 nadal? Twierdzam. Teraz są. Rozstawić się w linii i odpowiedź ci mogli. Jeden z nich się wybrał, żeby się przezbroić, ale głównie nie dam coś. Tam są nasi, tak? Przed nami też? No, jeden żył, ale odleciał się przezbroić. A co z ghostwalkami? Ghostwalki czekają. To nasza przygoda tam idzie? Słucham. Widzisz wzgórze na 200? Tam się udali moi. Daj mi wzgórze po drugiej stronie na 250. Przyjął. Będzie ruch. Dawid, 250 w górze, lecimy. Najpierw rozstrzelać. Uwaga na swoich, uwaga na swoich. Trzymać ogień. Trzymać ogień, panowie. No. Dobra. Dobra, Dawid. A Dawid jest w chuj! Daj słyszę. Krokus to są nasi. Dobra, przechodzę. 250, Dawid, tu wzgórze, widzisz się? 250, okej, okay, widzę. To jest nasza pozycja, idziemy. Przeszli. Na nogach. Nie. Chodził sobie renę bodajże. To jest by ich zabili, prawie. Jak strzelałeś tych po lewej, ja nie nawalałem, proszę bardzo, ja nie nawalałem, ale nikt mi nie mówi do kogo nawalać. Nie nawalam. żeby ich nie zabili. Ja wiem, bo tak troszkę krucho, bo ja nie wiem do kogo strzelę, do kogo nie. Wszyscy strzelaliście do jednego kolesia. Ja nie. I akurat wroga. Tamci są zieloni, my jesteśmy skremowi. Pamiętaj sobie. Do meczego mijamy, tak? No, może być zaminowany. I chyba w domu nie ma, to idziemy. O kim ty mówisz, żołnierzu? Taki policjant. A, dobra. Jest. Tak, to jest słynne w moim mieście. Jak wrócę z tej wojaczki, to od razu do niego idę. Chipsy jakieś lub coś. Kto tam został? Do roboty. Sztrobo na dorze. Sztrobo. Sztrobo odpadł. Mówiłem mu, żeby nie brał tyle apapu. Roboszkop. Dobra, Johnny, chyba już jesteśmy na tym wzgórzu, co mieliśmy być. Podejdźmy dalej.
Dawaj na Southwest, tak? Mhm. Niby nie o tu mamie, ale no widzisz. Co ty roku wiesz? Trobokop? Helkę słychać na Southwest. Dobra, perymetry panowie. To może do krawędzi jeszcze podejdźmy. Perymetry panowie. Teraz jest widoczność. Biorę. Co on wyrwał? Petri? Słucham. Widzisz coś? Fajek, krytą perymetry, nie? Czy tam może wikaremu zamelduj, że gdzieś na Southwest słychać helikopter? Co, rozbił się? Co? Rozbił się helikopter, czy powiedziałeś, że lata? Że słychać helikopter na Southwest. Wszędzie słychać helikoptery. No ale z tamtym kierunku raczej naszego nie ma. Samsung ci nadajesz. O dobra. Co? No ciągle nadawałeś. Tak szumiało. Co nadawałem? No szumiało ciągle. Wełbie ci szumi. Aha. Tyle nie pić. Jak chlejesz wódkę ciągle do wody. Ja tam odporny jestem. Ach, odporny na ebole. No wszystko. A wiesz, jaka jest niejadalna część warzywka? Nie wiem. Johnny, podejdź tutaj do mnie na wzgórze. Wózek inwalidzki. Ale suchar. Na miarę stonia, nie? Co? Plutek? No. Chodź do mnie. Ile masz pocisków do tego? Jeszcze ja mam amunicję do ciebie, nie? Jeszcze Dawid to idą. Ja mam 4 pociski. No to 7. Widzisz tego jebytnika na nim? Na samym szczycie góry? Dobra, chodź Dawid. Zostawili nas tutaj. Już na backblast teraz. Czy mogę strzelać? Tak? Sierra przyjęła, będziemy eliminować drogę. Mam. No. Mam pozwolenie na otwarcie ognia? Kot, co się, żeby nie zabić? Kosa, kosa! Kosa! O, jestem. Nie uważają, wiesz, zabiją cię zaraz backblastem. Chodź, to pewnie. Ale czekaj, bo tu jeden ten. Poczekaj, bo to jest nietumny. No. Weź się przesuń, bo on się nie przesunie. Ale on za nim chodzi. Za plutkiem. No ciągle nie przed panem przechodzi. Dobra. A czy on teraz nas zabije, nie? A idzie w moim kierunku. No bo on za tobą chodzi. Teraz tego nie traf. Tylko pytanie. Nie to rozumiem. Dobra, teraz dam radę. Możesz zatrzymać szóstego? To mam strzelać? Dobrze. Dobra, wal. Backblast, backblast, backblast. Uuu. Poniżej? Nie wygło. Blisko. Nichuja, blek. 5 metrów wyżej by się przydało. Jeszcze trafiłem. No nie wiem. W to samo miejsce trafiłeś. Tylko tu się kapnie, że tu jesteśmy. O, kapnął się.
Za wzgórze. 330. Cofać się. Cofajcie panowie. Kurwa, granat dostałem. Granatnik. Pojazd z granatnikiem jest przez ranę. Sierra do kilo. Kurwa, może nie! Chowajcie się za wzgórze, bo zaraz zginęcie wszyscy. Który zadupił granatem? No to my dostawaliśmy z granatnika. No ten pojazd jest z granatnikiem. Nie ma innej opcji. Kurwa, cofnąć się za to jebane wzgórze. Tam są ranni, nie mogę się do tyłu, do tyłu, Eltwin. Mamy medyka? Eltwin. Są ranni, muszę ich sprawdzić. Ej, stary, weź któryś tam mnie zerki, bo chyba dostałem odłamkiem od tego jebanego granatnika. Adamixa. Eltwin, buraku, wracaj tu. I co ze mną? Burakus nie żyje. Zginiesz. Cholera. Tak? Kurwa, Plutek, ty też jesteś ranny. Weź na mnie zerki. Ranny Plutek. Ja jestem ranny. Ty masz lekkie obrażenia klatki. Obaczuj. Kurwa. John, jakiś pojazd na Southwest. Na wysokości... Na samej górze był. A co ze mną? Na South jechał. Patruję. Sierra zgłasz. Pojazd na South. Chłopaki, pojazd na South, do nas strzela. Głusi jesteście? Johnny, jest tutaj, dobra. Jak ja wyglądam? Porczniku, zaznaczy pan? Plutek, jesteś zdrowy. L3, jeszcze ja, pomóż. Będziesz żył, masz lekkie obrażenie. Dobra, no ale mam odłamek, kurwa, w brzuchu. Czemu nie, że on miał gorszy przypadek i tak się nie płakał. Dawid, mogę z plecaka cię wyjąć rakietę? Tak, ale chowaj się tutaj ze skałą, bo tam na schodzie jest pojazd, kurwa, mówię wam ciągle. Plutek, no wal w niego! No do tego trafię, bo będzie blisko. To... Poczekajcie, gdzie my jesteśmy, kto mi to określi? No... Jesteśmy... Mi się wydaje, że na północny zachód... na północ od wzgórza Agios Minas chyba. Ale gdzie dokładnie, to nie wiem. Nie mogę wyjąć. Jesteśmy w czarnej... Dokładnie to jesteśmy chyba na wzgórzu 152. Gdzie jesteś? To ja ci wsadzę do plecaka. 078195. 078195 chyba. Dobra. A mi się wydaje, że znajdziemy prawie. No. No dobra. Może się ktoś żyje od nas. A na sam widziałeś gdzieś go? No to był ten pickup z KM-em. Na Soldi kierował się. Chyba odjechał. Ilu mamy straconych? Trzech. Trzech nie żyje, reszta ran... reszta jest w większości ranna i jesteśmy wycofani za wzgórzem 152 prawdopodobnie. To jest kwadrat 078194. Johnny, musimy zmienić pozycję, bo nas pick-up zauważył i nas walił przedtem. No, czy ktoś tą pozycję to wzgórze? Coś tu jedzie. Ej, schowaj się. Wrócił. South. Właśnie go usłyszałem. Southwest. Mam jeden dymny jeszcze zielony. Strzały były tak z kierunku 220. Dobra, na Southwest idziemy. Dalej, dalej, dalej. W kierunku tego pojazdu. One pojebały cię. Dobra, słuchajcie, Blackfoot będzie tu szturmował. Oszczędzaj AT. Dobra, już wiem, gdzie jest. Jeszcze, chował się za skałę. Kurwa. Schowajcie się. Idziemy na south, na south. To flankujemy. Jeszcze tam innej osoby nie sprawdziłem. Na south już. Kurwa. Odjechał. Strzały z south. Azymut 200. Za wzgórzem pierwszy. Jeżeli chodzi o wsparcie, to odmawiam, jest okej, a wyrzut nie mamy.
do mnie. Te drzewa to też trochę słaba osłona przeciwko temu KM-owi. Do mnie strzela. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Weźmy pod niego, nie będzie miał na nas zasięgu. Biegiem, panowie, biegiem. Biegiem, panowie, wejdziemy pod niego, nie będzie miał zasięgu. Strzelec na 200, 300. Tutaj jest jeden. Przy drzewie. Poczuliśmy się trochę na połowie. Uciekł. Na mapie. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Sprawdzi jedna myślę innej osoby, która została. Nie wiem, czy prawdę, czy nie żyje. No nie! Kurwa. To był twój kolega, nie możesz tak mówić brzydko. Mu nie pomożesz lepiej. Ale żywy jeszcze mogę. Prędzej byś sam zginął tam. Uważać tam, nie? Pojazd słychać. No by... Jakieś wybuchy? Wybuchy przed nami. Twierdzę. Zniszczone. To chyba był ten pick-up. To pick-up do nas nie strzelał. To był pick-up, sam widziałem jak jeździł. Tylko mnie nie słuchaliście. Sierra do kilo? Czy to wy zniszczyliście pick-upa? Przyjął. Łączymy się z nimi, czy jak? Po co? Dużo nas jest przecież. Bardzo. Kurde, 6 osób. Mniejszą grupą będziemy mniej zauważalni. A idą z tego wzgórza uważać. Z którego z tego south? Johnny. Poczekaj. Jakieś kontakty na west. To nie są nasi właśnie? To nasi, oni schodzą z góry. Oni wchodzą na górę. Widzę, widzę, no wchodzą. Dobrze, oni wchodzą na górę. O kurde, a ich dużo jest. Na west wchodzą. Chwila, gdzie jest plutek? Tutaj. A tu się, kurde, przed chwilą tam byłeś. Sprawdzam was. To nie mam czasu na krwawienie, nawet mnie nie sprawdzaj. Johnny. Moment. Co jest? Co robimy? Oni już poszli na west. Na razie oczekujemy. I tak zaraz po nas chyba helka przyleci. Już znaleźli silców. I co, wycofujemy się? Ale nie, powiedzieli, że jeszcze aż przyjmiemy bazę. Także... Co mówisz? Mówię, że o tej HQ poszedł rozkaz, żebyśmy przytumowali tą bazę. Nie, nie poszedł taki rozkaz. No jak nie? Powiedzieli, że będziemy teraz szturmowali bazę AAF. Powiedział, że oczekujemy na Sealsów. Seals się przezbroją i wtedy atakują. Niemożliwe. Panie podporuczniku, ile jeszcze będziemy czekać tutaj?
Jeszcze trochę. Korzystając z okazji, czy ja mogę iść odsadzić kartafelki? Możesz, możesz. Sierra. Też się pójdę odlać. Nie odchodźcie za daleko. Jesteśmy... No to pod drzewko tylko. Na North East od tego zniszczonego pick-upa. Jasne. Coś bzyka. No i to ja. Proszę nie bzyczeć. Sebek. Okej, okay, jestem. No. 3 litry lżejszy. Już jest Adamix? No. Adamix chyba stracił przytomność. No. Sierra przyjęła. Dobra, jestem. Pozycja na mapie. Gdzie my jesteśmy? Pod Agios Marinas. Ale tylko zamknij rej, bo ci strzela. Ja strzelam. No chyba. Ta, z tym ci daleko odpierdziczyli. A gdzie byli? Czony, gdzie byli? Mówię ci, tu był ostatni kontakt i zobacz na mapę. No gdzie? Widzę ostatni kontakt, a oni gdzie są? Nie widzisz na mapie u góry kropki? Tamta kropka? No, tam byli. Ta wpis tu daleko? Sierra zaprzeczce. Ja pierdzielę. Podróżowałem trochę. Zwiedzali okolice. Może do zamku się wybierali. Pozwiedzać. Może. Tylko 2 km od nich. Roger. Jak mi się wydaje, że tu jest. Słychać. Już śmigłowy słychać gdzieś. Co to za wieża bojowa na Southeast? Dobre pytanie. Kurwa no. Słychać, ale nie widać. To wbiegnę na wzgórz. A my jesteśmy koło Syrty, panowie? Nie mam pojęcia. A gdzieś tu na Southeast jest jakaś wieża militarna. Jeśli ją widzisz. Być może jesteśmy na północny zachód od Syrty. Tak, nie pamiętam czy... tą drogę główną. Nie, to tylko jakaś...
To my trochę dalej jesteśmy jeszcze. Bardziej na północ niż tam zaznaczyłeś. Tu będziemy gdzieś. Bo wie się zabudowania, które są zaznaczone na mapie. To Sierra. Tak mi się wydaje. Nie, teraz to za daleko. O połowę bliżej. No 100% za daleko. Tak daleko. Kurwa. No to zaznacz, Dawid, ja nie wiem. Się gubię. Masz GPS-a, chodzę do kibla. Masz GPS-a? Właśnie, kurwa. Przecież ty brałeś chyba. Sam mówisz, gdzie one są. W tej skrzyni. Gdzieś koło Syrta jesteśmy. Syrta dochodzi. Na wzgórze weszliśmy w sumie. Przeszliśmy drogę. Nasza pozycja to 0, 7, 7, 8, 1, 8, 6, 5. Jak przyjąłeś? 8, 1, 8, 6, 5. Powtarzam jeszcze raz. 0, 7, 7, 8, 1, 8, 6, 5. Zero, siedem, siedem, osiem, jeden, osiem, sześć. To zbyt dokładne te koordynaty podajesz. Widzisz. No teraz jak ktoś tam zaznaczył, to mniej więcej tam pozycja jest. Gdzie? No zerknij na mapę. Nie widzę. No obok Syrty. To by tak mniej więcej pasowało. No. Przed nami jest Agius te Minas, ta góra. Tu na Southwest jakieś te zabudowania. No i tu Syrty, to by pasowało teraz. Może po prostu wyjdźmy na główną drogę. Tylko z tego co tu wynika, no to ta główna droga jest 500 metrów od nas. No. Dobra, przejdźmy na tą drogę. Chodźcie panowie. Do drugiej 800. Też w ogóle zero komunikatu od Kilo. To co, ja mam prowadzić dalej? Od zachodu. Ona się przed na łez szli przed tym. No to jest tym pagórkiem. No na wzgórze przychodzili, szli na North West raczej. Chciał. Na pozycję HQ. Widzi Dawid? Co? Na pozycję HQ. North West. A dobra, no to ruszamy. Wiem, że się kurwa gubię. Na 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 na. Otwarta przestrzeń. A tam nie zaciekawie. O. Już tyle nas czeka. No innej drogi za bardzo nie ma, więc. Ale na naród na się polegi towarzyszy. Się tak naprawdę rozwróciliśmy. Tak. Ty, na tej górce nie było tego pojazdu?
Dobra, zaraz powinna już być ta baza. O, to jest ta linia wysokiego napięcia. No, już tam widać ten budynek. Ale ty gdzieś tak śpieszy. A co, skinie się za heczkę. Okej, okay, nie wnikam. Handlu jestem. Co to za ja nie pan. Czemrej? Dobra, swoi. Swoi. Wikary w budynku. Skupiacie, obserwujcie teren. Dowódca tylko zostaje. Okej, zniszczcie i meldujcie mi, gdzie są Sealsi. Znaleźliśmy Sealsów. Podbiorą nas śmigłowce, jak się z nimi połączymy. Nie wiem, słyszałem. I co następne? Nie mam pojęcia, gdzie są. Na razie skierujemy się na wszelki wypadek na północ. Nasza pozycja teraz już właściwie tak niepotrzebnie zaczyna. W kierunku tych wiatraków takich, co są na północny zachód. Mhm. Go prowadź drużynę, szeroką ławę. Dawid. Blackfoot, nadaj Sealsom, jak nawiążesz łączność, że poruszamy się w kierunku wiatraków. Lecimy na północ w stronę tych wiatraków. Wybuch jakiś? Okej, będę szedł w prawą stronę drogi. Przyjął. Centralnie pogodzamy iść, czy w pewnym oddaleniu? Okej. Okay. Ten ifryt został zdjęty? Co? Ten ifryt został zdjęty? Bo gdzieś się po prawej może być. No to obserwuj w tamtą stronę. A to nie jest na tym kierunku northeast? Tam na wzgórzu coś jest? No northeast jest. Gdzieś tam. Dobra, widzę wiatraki. Dobra. Adamix. Jego dusza jest wciąż z nami, czy nie? Nie, chyba nie. Szkoda. Bo może natchnąłbym w niego drugie życie. Ty tam lepiej nic nie kombinuj, ty szatanisto. I nic nie natychaj. Jest po prostu zwykłym szarym wynikiem. Widziałem ostatniego szafę. Dobrze, mam szafę w domu. Przeciwnie sobie do pana. Co? Szeregowy? Ten kapralu. A mogę być nawet i szeregowym, grunt, że jestem medykiem i będę musiał pana łatać. Ja się załatam sam. Tylko Johnny nie mdlej, bo on to wykorzysta. Johnny, mogę drogę przekroczyć? Potwierdzam.
Okej. No to przekraczamy za sekundę. Minęła, wychujałeś mnie. Ha! Dobry jestem, nie? Nie. Już się nie widzę. Bo ta droga tutaj tak kręci mnie, wychujała też. Coś ten drodze jest. Tak, Northwest. Tak. Jest samochodem. Ifrit. Dwie jednostki plus Ifrit. Co robimy, Johnny? Poczekaj, Ifrit obsadzony? To nie jest nieuzbrojony po prostu? Nieuzbrojony. On nie ma kół chyba nawet. No, chyba przedniego. Eliminujemy jednostki. Ustawcie się. Gotowi? Tak jest. Otworzyć ogień. Jeszcze za Ifrit. Leży. Przerwać. Ruszamy dalej. No dawaj, Sears. To jest. Ruszamy dalej. Dobra, przechodzimy drogę. Sierra przyjął. Kolejnych dwóch w tym samym miejscu co wcześniej, koło samochodu. Co? Znowu przy budynkach? Przeładowuję. Dobra, widzę! Fuck. Dobra, jest skała po jednej. Plutek został. Ty dostał. Dobra, mówię, że został, nie że dostał. Ponad tym apaczem. Jakim apaczem? Blackfoot. Blackfootem, kto tym lata? No chyba nie nasz, czy nasz? Kto nim lata? Nie wiem. Uaj, co ty tu w ogóle robisz? Sierra do HQ. Możemy osłonić północ lądowania bliżej nas. Sierra do HQ lądowania jako pociąg. Klutek, weź się schowaj do kamień, i lepiej. Otrzymałem do nas. Strzypa oznaczona, jest jeszcze z nami jeden z Sisa. O, blisko. Skąd? Nie mogę zlokalizować. Znorf. No potrzebę wleczy. Pytanie Wikary, merduje się sierżant White, oddział Sisa. Brawo, brawo, gratuluję. Zaraz przejdą po nasz śmigłowcy, zabezpieczcie strefę najlepiej jak potraficie. Na North kontakt. Cięcie, liczne kontakty na North. White, składowuję. Na broń. Nadawaj. Przeładowuję. Przyjął, próbujemy. Johnny, zaznacz. Nie mamy niebieskiej rudy. Jakikolwiek. Mam zielony. Rzuć.
Gdzie? Poczekaj chwilę, poczekaj. Dobra, trzymajcie, chyba dostał. Wstrzymać. Jesteśmy atakowani z zabudowań na północ, jak możecie pokryjcie to ostrzałem. Pod drzwiami chyba jeszcze leży. Chyba jeszcze inny jest. Prawie żadne dostałem, znowu. Miałem, spoko. Ładuję. Zacięcie. Dobra, ten dym? Za tym blaszakiem jest. Dostałem! Zobaczcie, zobaczcie go! Jesteś airtremetkiem? Tak! Chciałem się schować na ten cholerny kamień. Bandażuj, osłaniajcie mnie, tutaj, co robisz? Zabudowy tak, z prawej za budynkiem wyszedł. Boli, kurwa! Już! Przodowuję. Gdzie rzucić dym? Tak, żeby widział człowiek na otwartym. Rzucam. Podchodzi do lądowania. Boli, kurwa. Wszystko na odciski przyjacielskie, bo się napierdala. Jesteś kota już zdrowy. Krzykrzy. Ale na mi boli. Starujecie, uważaj. Chodzą, nie uważaj. Więcej kontaktu na nord. Helikoptera! Nie wiem. O, przecina się wodę. Cholera. Jeszcze jeden. Wskakuj. Siedzą. Wszyscy? Tak. Okej, okay, kierunek na no południe. Dwa statu... Nie, nie, wróć mi do... Wróć nad Pyrgos, nad te góry, gdzie jest obóz partyzantów. Czyją? Bo tam jakiś strider był na południu, czekamy na tego. Na samolot. Na śmigłowiec szturmowy. Piękna robota. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się stało. Może trochę za bardzo byście skupieni kilo, ale poza tym okej, ciera. Już muszę odblokować problem po wyjściu z helikopterem. Siedzisz nas przy bazie partyzantów, okej? Okay? Żebyśmy się pozbierali. Przezbroili i tak dalej. Znaczy ten, odblokowali. Odblokowali broń, zanim ruszymy dalej. Kosta na ten razie. Wytacą powoli prędkość i ląduje na wzgórzu. Który usiadł na strzelce ze strefy? Dawid. Kajman leży. No. Dobra robota z tym Kajmanem, to od was, nie, to nie od was, to tam, czy nie? To z kilo. My nie mamy, a... ale zestrzeli nam to derda, także... Proce. Little Bird też nie za bardzo wysunie. No wiem, ale chciał pomagać, nie? Dwójka na ziemi. No, czekaj. Dobra. Taka amunicja. Cztery magazynki całe. Łajki, ile ty masz? Dwie rakiety. O, ja nie wiem. O, trzy... Ja jestem pełny. Dobra. To co? No, ja mam dwa magazynki. Dobra. Pociski glutek. Dwa. Przyjął.
Jeszcze mam też dwa pociski. Dobra. Łaj, co się tam stało w ogóle? Nie pytaj. Aż tak źle? Tak. Teraz żeby się ręce trzęsą, nie mogę bronić. Dostaniesz browara. To... Jebać, całą skrzynkę to dostaniesz. Trzy magazynki, gdzie jest drugi śmigłowiec? No to... Dobra, wbiegliśmy prosto na pojazd z CKM, z naszym granatnikiem. O, znam to chyba broń. Mówimy o tym samym. Znam widział kupę jednostek z północy pochodziło. Pojazdu zginął kapitan oraz AT, a reszta w drodze. Zginęły trzy osoby od Ifrydy. Ostatniego lewa z dwóch uciekaliśmy i staliśmy pod helką, otoczyli pod tym opaczem, kajmanem, z tym naszym tam co latało. Co się pytałem, czy ja tam jest sytuacja? Co tak trzesz? Wyłącz ktoś ten telefon. Kilo już jest pod bazą AF. Czemu Eltri sprawdza śmietnik? Sprawdzam, czy miny nie było przypadkiem. Tak, specjalnie tam zostawili minę na nas, nie? Się nas spodziewali, że będziemy obok śmietnika biegać. Dziwikar. On pobiegł na south gdzieś, na south east. Chyba on. A niech sobie pobiega tam. Komunikat był o tym, że są 800 metrów od bazy AF. 800 metrów gdzie? Od bazy AF. Słuchajcie, Kilo. Odebraliśmy ostatniego Sirsa. Jesteśmy ewakuowani z bazy obu partyzantów. Czekamy na wsparcie śmigłowca szturmowego i będziemy mogli ruszyć zniszczyć tego stridera i pomóc wam w ataku, jak żyją. Nie o co się go pewnie. Ja chyba jeszcze jestem ranny. Słyszałeś mnie, Johnny? Tak. Osato, ty jesteś ranny? Kilo, zgłoś, tu HQ. Tak. Nic ci nie jest. Może zasięgu nie ma. Dziękuję za opatrunek, panie sierżancie. Proszę. Kilo tutaj, czy już zgłaszam? Tylko mocny ten opatrunek, krew mi nie dochodzi. No więc nie zrozumiałem, już teraz ja wam mówię, jakaś sytuacja u nas. Podebraliśmy ostatniego Sealsa, czekamy na powrót Blackfoota i ruszamy do strefy pomóc wam w ataku. Czy macie dla nas propozycję strefy lądowania? Co jest? Sprawdzam łączność. Okej, okay, ale nigdy więcej tak blisko. Prawie odpocząć. A miałem broń odblokować. Wypadł na boi z zablokowaną bronią. No by się nie odrzucił, to może byś kogoś się zabił. Czołem, powiedzcie mi, kto może pilotuje helką bojową? Riten. Pilotem był panu, sierżant Pablo. A, Pablo. Pistolet? Tom co lata teraz? Jest. Jeszcze co lata? Tak jest. Tak. Goniliśmy ją chyba przez 2 km cały czas pod tą helką byliśmy, ale... To proszę sobie usiąść, sierżancie, wygodnie. Oni reagowali na wasze komunikaty, White. Słucham? Nie widzieli was. To oni was znaleźli. Tak? Mhm. Dobrze. Będziecie się sobie musieli radzić z tym, co macie. Przyleccie na górę Pyrgos, tam będziecie osłaniali nasz przelot na południowy wschód. Dwa śmigłowce transportowe. Będziemy atakowali bazę AF.
jeden śmigłowiec transportowy będzie robił za tego, za wsparcie z powietrza. No chyba, że się boją. Ale my nie mamy strzelców. W ogóle nie macie strzelców? No nie mamy w ogóle. Strzelców. A nie... Mam, ja mam tylko jako obserwatora, on może usiąść za jednym miniganem. No to HQ przyjął. Tak to nie. Czyli tak, ale to macie obserwatora dobrze, to postawcie go na karabinie i będzie dobrze, nie? Niby tak, jedna strona zawsze jakaś. Oczywiście. Przyjął ten. Ała, Dawid, uderzyłeś mnie w głowę. Nie zawsze się uda. Dobra, no to co? To który będzie eskortował, a który będzie przewoził? Nie, ja będę. Jako, że ja mam obserwatora, ja będę tutaj bronił. Tak, jesteście spokojni. A Durek chciał mnie postrzelić za to. No to tutaj powoli, bo za chwileczkę przyleci Blackwood. Tak jest, chodź sobie. Johnny, czy twoi są gotowi? Potwierdzam, zwarci gotowi. Do pierwszego, tak? Łać z tobą to jest problem. Wiesz dlaczego z tobą jest problem? Dobra, łazimy panowie, łazimy. Ja mogę zostać w bazie. Na strzelca? Nie, ja albo będziesz działał jak samotny wilk. Okej, wejdę normalnie. Polecisz z nami, wyrzucisz, a potem gdzieś sobie pójdziesz na... Tylko nie mów potem, że o, jednak by się przydał strzelec. O, jednak paszczę. Przyjął nowe. O, jednak trzeba jakoś rozwalić. A my nie mamy. Do drużyny. O, fajnie, lubię miejsce przy oknie. Do mojej drużyny, do mnie możesz kliknąć. To jak wlądujemy. Bardzo stylowe okulary. Słyszałeś płytek? Odpada staje na okulary. No nie. Blackwood, tu jedźmy, gdzie jesteś? Powtórz? Uwaga, helkę na prawo. Okej, okay, będziemy oczekiwali w zawisie nad górą. Przejdzie w zawis. Punkt LZ jest na południe od punktu Strider i na wschód od... Tak, dokładnie. I teraz uważaj, bardzo mnie uważnie słuchaj. Podchodzisz od East, musisz, jak od linijki podchodzisz od East, siadasz i zwiewasz od razu z powrotem na East. Przyjął. W razie czego będziemy oczekiwać tutaj w Krysos. Jakbyś dostał ostrzał, wycofuj na East. Przyjął. Tak, ruszajcie. Trzymaj się za szturmowym. Jest. Potwierdzam, podchodźcie od East na ostatni kontakt radiowy. Za szturmową. Na południe od nas. Lecimy od... Kiedy już zobaczycie, że podejście do śmigłowca desantowego jest czyste, przejdźcie na północ i zlikwidujcie tego Stridera, co go zauważy ładnie na kilo. Od East lecimy i wracamy też East. Jak było, White? Lepiej nie pytać. No. To samo pytałem. To samo odpowiedziałem. Chwila przystanku. To od razu robiły się plecy. Szturmowa mnie mi. Starcie sprawdza. Przelot do punktu LZ, ale nie podchodzi do punktu LZ. Przechodzi na północ, co? Powtórz, co powiedziałem.
wszyscy korzy za drugim razem. Blackout, możemy lądować? Właśnie ją obchodzę. Co mówiłeś, Dar? Kurwa mać, pierdol. Że właśnie ją ominął. To byłaby stłuczka. Nic o tym nie wiem. Dlaczego wyprzedziłeś Blackfoota, kurwa, jego mać? Ostrzał z lewej. Wycofuj na east. Albo ląduj, kurwa, byle gdzie. Przyjął, będziemy się pilnować. Słyszeliście, na Northwest masa kontaktu. Przyjął. Tak, to zaraz. To jest wasz kierunek. Tak jest. Siedzimy out. Na ziemi. Wszyscy? Jeszcze wysiadł. Nie, jeszcze jeden. Dobra, jest. Ja z obroty głowy. Coś miałeś? Ja do tej pory mam. Nie ogarnię w ogóle, co się stało. Na norw, panowie, na norw. Na west też. Chyba odejdź. Spadło. Felka dostała. Blackfoot spada. Za szybko spada. Po nim. Za szybko spadał po nim. No dobrze. November zgłoś. Tu Kilo melduje, że Blackfoot dostał, prawdopodobnie został całkowicie zniszczony bez odbioru. November zgłoś. Proszę o powtórzenie. November zgłoś. Zgłaszam się. Kurwa. November to są chodź. 2, 3, 4 pojazdy w bazie. Nie wiem, co się dzieje. No tak, jakie macie kanał radia? Dwójkę. Why don't do... A, jesteś w drużynie, dobra. No okej, w takim razie wstrzymuję. Jestem medykiem, jak coś. Mhm. A mamy dwóch. To już mamy dwóch. Widzisz L3, White wyrucha. Czyli jest... What the fuck? Jest nadzieja, że to będzie lepsze. Okej, panowie, pozycje Sierra, Kilo, są wasze kierunki natarcia. Najpierw idzie Siren na Kilo, na pozycję Kilo. Dawid? Ta. Kierujesz nas na pozycję Sierra. Musimy drogę przeciąć. Już teraz, w tej chwili? Mamy AT? Potwierdzam, mamy AT. Wzgórza na South West strzały padają. Zostały za nas? W naszych. Strzał wzgórze 219 kierunek. Czy stumika bije? Ja widzę, jest kolor strzelec. Kapitanie, wikary? Nie wiem, czy pan słyszał, z helikoptera nikt nie przeżył. Wiem, a transportowy? Na razie nie mam jeszcze informacji, ale chyba ktoś przeżył. Wikary? Sierra, możemy ruszać? Poczekaj, niech Kilo wejdzie na wzgórze i dopiero my ruszymy. Ciao.
to jest, wiesz, osłaniamy my ich, patrzymy na bazę, obserwujemy ruch. Panie kapitanie? No. Czy ktoś się przeżył? Tak, White. Jest gdzieś, dołączył. Jestem tu. O, oh, White. Jest, jest. Panie... Poruszniku. Ciężko było? O! Pytanie. Bardzo. Była masakra. Panie kapitanie, co możemy robić? Możemy już wchodzić na podwórze. Nie dostałeś kontaktu radiowego? Na kilo macie iść w tym momencie, my was osłaniamy. Ok, potwierdzam, ruszamy. Się nie wie, co oni tu robią. Niebieski się, wszyscy wstrzymali, wstrzymali. Kierunek sam, stawia 240. Hmm, czemu to jest pilot? Bo tak. Nieważne. Zleciłem maszynę, musiałem brać w orygie. O, coś blisko, strzela. Dobrze, panie kapitanie. Takie zbieraj się za niebieskimi, zabić się już. Ćwiczenia się przydały? No, siedziałem na strzelnicy cały dzień wczoraj. Śmieramy woli. Jeszcze jeden skurwysyn. Kierunek 230. Na zboczu. Biegnie. Co tutaj Dawid w trawie piszczy? Ja. Lepiej to pójdę. Ja tu osłaniam to już, by nas nie zaszli. Lew. Nie opanował technologię teleportacji. No. Raz wchodził i potem był na dole. Zdecydowanie utrudnia prowadzenie strzału. A ja wiem, czemu się November nie zgłasza, kurwa. November siedzi na nie tym kanale. Tak, November jest ze mną. Przekazać coś? Powiedz mu, żeby odleciał i oczekiwał na... bo jest jedynym transportowcem, on podbierze nas potem z miejsca SZ. Czyli ma wisieć w powietrzu? Nie, nie, ma oszczędzać paliwo. On tam w Pyrgos sobie siedzi. Pyrgos, tak? Ale siedzi na ziemi, to czemu go słyszę? No bo pewnie jest wysoko. A ma siedzieć na ziemi, tak? No dobra, tak, czuję jak na połowę amunicji wysokie, to mam. Wysokie wzgórze jest to, co było? Jakiś... coś tu tak jak... Bo kapitanie, z wami uderzać, czy wrócić do niego w jakiś sposób? Jeszcze raz. Mam z wami uderzać, czy jak, w jakiś sposób wrócić do niego? Poszliwują naszą bazę. Naszą... Na 230 jakieś wybuchy na wzgórzu. Dobra, ruszaj! Kilo Sierra rusza w kierunku west na wzgórze. Dawid prowadzi. Tak, już idę. Które mieliśmy wyznaczone. Medyk do tyłu. Tutaj tą linią drzew najbliższą przejdziemy na drugą stronę. Nadal. Ostrzał? Widziałem. O kurwa.